włączył. O kurde. O kurde. Okej, tam coś się na dole pojawia pod łóżkiem. Jakieś światło jakby. O kurde. Odważna dziewczynka. Kurde, no. Coś jakby rzeczywiście ją wciągnęło pod łóżko. Dziwne. Mega dziwne. Czy coś tutaj się jeszcze w ogóle wydarzy? Tutaj twórca mówi, że ta sama zabawka, jakby, że to była zabawka i ona się sama z siebie włączyła, a później ta dziewczynka została wciągnięta pod łóżko. Okej, okay. Czyli przez ostatnie dwa dni nie wchodzili do tego pokoju w ogóle. Zobaczmy, czy ona wejdzie, czy coś tutaj będzie. Strasznie wolno tą kamerą przesuwa. Ajajajaj, czy będzie jakiś jumpscare? Czy tutaj będzie jumpscare? Okej. Co? She continues to record when suddenly the doll begins to move. Now it's a bit hard to see at first, but after looking again, its head can be seen shifting ever so slightly. It's as if it knows it's being seen. Jak się poruszyła. Immensely terrified. Ja to ogólnie myślałem, że to w ogóle nie jest żadna lalka, bardzo realistyczna lalka ogólnie, ale to pewnie przez gorszą jakość nagrania. Nie wiem, czy to było ustawione, ale zrobiło wrażenie rzeczywiście. Okej. Okay. Kolejny film. Zobaczmy. In the following video, two friends who work at a hotel are playing with an elevator that's going down to the floor below. Okej, okay, czyli one tutaj dwie kobiety, które pracują w hotelu i po prostu bawią się windą. Ciekawe. No jak się ludziom nudzi w pracy, to potrafią robić takie dziwne rzeczy. Czy coś tutaj się jeszcze wydarzy? Jesus Christ, specjalnie to zrobili. Nienawidzę tych jumpscare'ów, specjalnie to zrobiło. Tak, no rzeczywiście tutaj było słychać jakiś głos, ale no i tutaj twórca Bizarbab mówi, że te drzwi otwierały się samoistnie wielokrotnie, ale to też no, ciężko w sumie to wyjaśnić, ale windy szaleją. U mnie na przykład w bloku to winda też potrafi czasami robić bardzo dziwne rzeczy. Także no to różnie bywa z tymi windami. Zobaczmy dalej. Okej, czyli coś tutaj się jeszcze wydarzyło w tym hotelu, czyli to nie był taki jedyny incydent z tą windą. Zobaczmy w takim razie. Okej, czy on wszedł do tego pokoju i z tego pokoju ma cały czas jakieś zgłoszenia, że coś innego dzieje, czy słychać jakieś głosy w tym pokoju. A, okej, okay, ktoś dzwoni, jakby z telefonu. Czyli ktoś jakby dzwoni z tego. O nie. Te filmy nie wykończą. He goes on to say that something very strange was caught in this room just a few days ago. This incident was actually captured by his coworker who was setting up new furniture in this room. Okej, czyli oni jakby w tym samym pokoju, w którym był przed chwilą ten mężczyzna, z którego niby rzekomo otrzymywali jakieś telefony, wstawiali nowe meble
No i znowu coś się tutaj w nim wydarzyło. Zaraz zobaczymy. Rzeczywiście, jest tutaj jakaś postać, ciemna postać. Zachęcam was do lajkowania i subskrybowania, żebym jakoś przetrwał te oglądanie tych filmików, bo po prostu jest to wyzwanie za każdym razem dla mnie. Okej, czyli facet jest jakby u siebie w domu i ma tutaj poczucie, jakby ktoś lub coś go obserwowało. Zobaczmy, co tutaj się wydarzy. Noya was getting the best of him, as he thought. So he tried his best not to think much of it. But just when he started to ease up, he sees it. A figure standing at his window. Okej, czyli ten mężczyzna, który nagrywa to, nagrywał ten filmik, uważa, że ktoś lub coś patrzyło się na niego przez okno. No i on niby to uchwycił na kamerze, no ale my tutaj tego definitywnie nie widać. I coś tutaj się zaraz prawdopodobnie wydarzy, tak? Coś, co jest przerażające. Zobaczmy. Mhm. No jeszcze ta muzyka to wykończy mnie po prostu. Nie jest lekko. I ta wolna kamera. Jesus Christ. There's something in his house with me. Okej, czyli on twierdzi, że ktoś jest z nim w domu. Że ktoś jest z domu. No jeszcze ten dom jest, kurde, creepy na maksa. Sent me here. I'm telling you. No. Oho. No. Coś poleciało. Rzeczywiście on tutaj był zestresowany mega, ale cofnijmy sobie. Cofnijmy sobie tutaj przerwę. Cofnijmy sobie, jak spadły te przedmioty, bo jestem dość sceptyczny i... Czy on mógł sam je zrzucić rękoma? Czy to jest w ogóle możliwe? Ogólnie... Gdyby była szersza perspektywa, to byśmy też... Okej. Rzeczywiście, ten jeden przedmiot po lewej stronie mógł zrzucić sam, ale ten drugi... ciężej, chyba żeby miał na przykład jakąś linkę czy coś takiego. No jest to do zrobienia. Myślę, że jest to ogólnie do zrobienia. Nie jest to nieosiągalne. Okej, kolejny film. Okej, czyli tutaj facet jedzie ciężarówką, jest kierowcą ogólnie, profesjonalnym. I coś tutaj się pojawi, coś uchwyci, co sprawi, że się przestraszy. Zobaczmy, co to było. Not sure what he saw. He pulls to the side of the road and reviews the footage captured by his dash cam. Looking at the video, he was glad to have pulled over far away from what he'd seen. This is what he caught. He can go meet up with him and see if she can get him to confess. And it's up to the officer, but Amy completely agrees. She wears the wire. Out of nowhere, a person dressed in white appears close by. They almost seem to come out of nowhere before leaving out of sight. It happens quickly, but not so fast that it's overlooked. Ken is no doubt thankful that he caught this, but he's also completely terrified, and for good reason. Only a day later after posting this video, an accident had occurred at this exact spot. Okej, czyli kilka dni później na tej samej autostradzie wydarzył się wypadek i osoby, które miały właśnie ten wypadek, widziały tę postać, kobietę w bieli. Ale później, jak policja przejrzała nagrania, to na nagraniach nie było tej postaci, więc tak naprawdę on był jedyną osobą, która uchwyciła to. Ciekawe nagranie. Myślę, że możemy kontynuować. Lećmy dalej. On a Wednesday night, a family shoots a video to record a special occasion. It's someone's birthday, and they just got surprised. Okej, czyli tutaj niespodzianka na urodziny. Świetnie, zobaczymy. I coś kamera uchwyciła. This is Danny's video. My birthday was the other day, and my wife surprised me with some sorbet, and my son blows out my candles. After relighting the candles, I looked at the footage and saw something.
Now it happens real fast, but in case you missed it, here it is again. No, rzeczywiście, widać jakby tam taką czarną postać z oczami. Przez chwilę, cień. It's hard to see at first, but if you slow the footage and watch closely, you'll notice what looks to be a figure standing behind the family. Only there for just a split second does it appear on camera, leaving Danny unsure as to what was captured. No, no to też było nietypowe. Myślę, że możemy kontynuować. Ogólnie tutaj można by było jeszcze... No tutaj światło, jakieś, to mogą być jakieś artefakty, cień może padać właśnie od tego dzieciaka. No tutaj to może być jakieś złudzenie. To mogą być artefakty, jakiś błąd w nagrywaniu. Jest to jak najbardziej prawdopodobne. Kontynuujmy. Kolejny filmik. Now, just like the previous video, this one involves a family celebrating someone's birthday. Okej, okay. Znowu urodziny, znowu impreza urodzinowa. Te imprezy urodzinowe to chyba jakieś przeklęte są. Zobaczmy. The cake is placed before the honored guest, but there's something about this video that sets it apart from any other festive moment caught on camera. Happy birthday, dear Ben. Happy birthday. Impreza. Happy birthday to you. Cha, cha, cha. Happy birthday. Co się stało? Chyba nie zauważyłem. Przegapiłem tam. Okej. Just like viewers, Ben, the birthday boy, is caught off guard upon seeing smoke rise from his cake. It wasn't until looking down that he realized his candles had been blown out. He didn't blow them, and neither did anyone else, according to the party. No, clearly, it doesn't do anything. Dziwne, it isn't certain as to what exactly happened that day, but if viewers had a guess, they would assume something unexpected. Ale może być to ogólnie też jakiś przeciąg. Może być to jakiś powiew wiatru. By trzeba było naprawdę by trzeba mocno przeanalizować to. Zobaczmy jeszcze raz. Wyciszę tutaj na chwilę naszego autora. O, jeszcze raz. Zobaczmy. No. Pokażcie. No, a okej, okay. I tu jest jeszcze to tak zrobione, zauważcie, że jest to tak zrobione, że akurat w momencie, jak one gasną, to jest nagła zmiana perspektywy. Trochę naciągane ogólnie, no tutaj tak, no nie do końca, no okej, okay. No średnio, okej, okay. Kontynuujmy dalej. To było słabe. In this next video, a child is getting ready to go to school when something very strange happens. Szedł. Okej, czyli tak jakby ktoś do niego powiedział, jak mnie znalazłeś. Usłyszał głos. A voice with perfect clarity is heard on camera. The mother's son claims that it came from the kitchen, yet no one had been downstairs during this time. The whole space was empty, apart from her son being... Okej, czyli jak on się uspokoił, to tutaj jego mama mówi, że jak on już pobiegł do niej, bo on jakby usłyszał ten głos i pobiegł do niej, to no był przerażony, jak już się troszeczkę uspokoił, to nagle wszyscy, ona i syn, jeszcze nie wiem, kto tam dokładnie był, bo też ona nie mówi, słyszeli jakby ktoś szedł po schodach. No tutaj ogólnie no jest tak najbardziej, no pewnie jakby... Kogoś z nas coś takiego spotkało, to też byśmy byli przerażeni, ale no, ale nie robi to jakiegoś też niesamowitego wrażenia, no nie oszukujmy się. Myślę, że możemy obejrzeć sobie ostatni film i zobaczyć, czy coś tam ciekawego jeszcze będzie. In this last video, a couple of nurses are working the night shift at a hospital in Dallas, Texas, when things get very strange. This video was taken on a certain floor of this hospital, where many patients claim to have seen unexplainable things. Okej, okay. Czyli tutaj pracownik w szpitalu, nocna zmiana w szpitalu i coś tutaj się dziwnego wydarzy. Tak? On this particular night, two nurses are cleaning up a medical station. Już wcześniej zgłaszano, że niby coś tam się dzieje, jakieś dziwne wydarzenia w tym szpitalu, więc zobaczmy. When this is captured. Shh.
Did you hear her? Yes. Okay, czy oni coś usłyszeli? You hear her? Ja tutaj nic nie słyszę. Może dlatego, że gadałem. No, zaraz cofnę. Jeszcze raz. It's very faint, but if you raise the volume, you'll hear what sounds like a little girl humming or even giggling. It's easy to miss the first time, but upon hearing it, you won't miss it again. You'll notice this after watching the following video, in which another nurse at the same hospital captures this. Co masz tam słychać? No, no to też, szczerze, to nagranie też nie porwało. Tutaj ledwo co słychać ten głos. Będę musiał się zastanowić, żeby też podpatrzeć te kompilacje, żeby one rzeczywiście miały takie mocniejsze filmy. Niektóre z nich tutaj rzeczywiście były takie, no były creepy, jak najbardziej, ale niektóre takie słabe, tak jak ten na przykład. Jak zawsze dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Do następnego. Trzymajcie się.